Urywki z kalendarza. Uwaga, będzie rozmowa. Joanna Kołaczkowska z Kabaretu Hrabi. Zapewne pan Wilhelm. Dawno pan nie dzwonił do mnie. A, miałem trochę roboty. A w czym pan robi? W instalacjach. Fascynujące. W jakich instalacjach? Takich, co jak zainstaluję, to działa. A, w takich. Czyli w takich, których ja nie mam. Dobra, pani zapoda jakąś zabawę. Taką powiedz mi, co wiesz, a ja się zaśmieję? O ludzie, a co to za zabawa? Panie Wilhelmie, a ma pan coś lepszego do roboty o tej porze? No niech będzie. Dobra, to ile lat temu założono cmentarz Powązkowski w Warszawie, proszę pana? 229 lat temu. Dobrze! Bardzo fajna zabawa. Poproszę o kolejne pytanie. Dobra, to kiedy wprowadzono do polskiej procedury karnej instytucję świadka incognito? 24 lata temu. Wiem, bo jestem incognito. Dobrze. Naprawdę bawię się wyśmienicie. No dobrze, i to ostatnie pytanie, panie Wilhelmie. Ile lat temu wybrano Obamę na pierwszego czarnoskórego prezydenta USA? Pani Heleno, a gdybym tak panią zaprosił na precle? Na precle zawsze. A ile pan mi kupi precli? A ile pani zje? 11. Dokładnie tyle lat mija od wybrania Obamy. Co tam się wyprawia? Joanna Kołaczkowska z Kabaretu Hrabi, ale także incognito wystąpił Krzysztof Kołaczkowski.